900. Dokładnie Rumba 966. No i przymierzamy się do zrobienia na razie zwykłego unboxingu i w przyszłości jeszcze chcemy nagrać film, jak ona się sprawuje w rzeczywistości. Czy naprawdę to jest aż tak cudowne rozwiązanie? Czy cudowny gadżet do pomocy? Możesz mi pomóc? Droga zabawka dla kota. O, albo droga zabawka dla kota. Dobra. Czyli tak, Rumba przyszła nam zapakowana w taki oto karton. I z tego kartonu wyciągnęliśmy już Rumbę w pudełku. Rumba jest zamknięta i wcześniej nie była przez nas otwierana, dlatego nagrywamy, bo ja już nie mogę się doczekać, co tam w środku jest. To mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. Weź to zbliż, bo to jest warte uwagi. Że Rumba przychodzi zapakowana w karton, można powiedzieć, podobnie jak laptop, nie? Podobnie jak laptop. I tutaj to jest gruba tektura i jeszcze w środku jest jakaś wata. Także fajnie, że nam się Rumba nie porysuje w trakcie transportu. Wielki plus za to. Mąż powiedział przed chwilą fajną rzecz, że tanio to ta Rumba nie wygląda. No. Jeszcze wypadałoby powiedzieć o tym, dlaczego zdecydowaliśmy się na Rumbę, nie? Trzeba by było powiedzieć, to ja powiem. No bo nasz kot jest taki gruby i leniwy, że potrzebował jakiś chodzik czy coś. A ale ty tylko myślisz kategorią buni, jeszcze jest uznam. To ja moja może powiem. Bunia będzie go jak na redwanie ścigać. Ja powiem. Bunia nie cierpi czesania, to po pierwsze. I po prostu ona jak chodzi, to kłaki za sobą gubi. I my z odkurzaczem, takim normalnym na kabel, nie jesteśmy w stanie odkurzyć chałupy tak, żeby na drugi dzień nie latały nigdzie kudły. I mamy nadzieję, że Rumba nam w tym pomoże. Plus jeszcze taka rzecz, że mamy beznadziejnie rozwiązane wejście do domu. Jak wchodzimy do domu, to wnosimy ze sobą cały piach i później nam ten piach po prostu, jak koty zaczną szaleć, to nam fruwa po całym mieszkaniu. I jeszcze taki chcieć, nie? Taki chcieć to był. Ciebie. Nie był chcieciem? Był chcieciem. Mam całą masę innych fajnych rzeczy do kupienia za te pieniądze. Dobra. Dobra, nagrywamy dalej. Dobra, zobaczymy co tutaj jest, bo jest chyba coś schowane. Dobra. Tutaj mamy tak, to jest najprawdopodobniej kabel do ładowania, znaczy do stacji dokującej. To, latarnia? To jest tak, to jest ta latarnia. A po co mu? On miał być taki mądry, żeby z tego jeździć. Latarnia to jest chyba po to, że ma omijać ją, albo omija ją naokoło, albo puszcza wiązkę i w ogóle nie wjeżdża w to pole. Coś takiego. Na kolumnach się postawi. Zaczymy, a fajnie, że jest lampa w zestawie, bo jak patrzyliśmy, to sama lampa chyba około 200 zł. Kosztowała. No teraz nie jestem pewna, to najwyżej gdzieś tutaj napiszemy. No, dali baterię w zestawie. Coś, czego zazwyczaj nie mam w zestawie. Pokaż. Duracellki. Zazwyczaj nie ma baterii. Kup sobie baterię oddzielnie, chłopie. No fajnie, fajnie. Tutaj mamy filtr zapasowy, a tutaj mamy jeszcze zapasowe śmigiełko do wygarniania, co ona ma niby podjeżdżać i tam machać tymi mackami, żeby kurz wynieść. Dobra, teraz spróbujemy. Odwróć karton i puknij. Sam się puknij. Odwróć karton i puknij. Kraska ściągnięta. Czekaj, ja to tutaj ułożę tak jak było. Ale fajnie, każda ta część ma swoją przygródkę. Fajnie. Ojej, jak ciężka jest. O, Rumba jest naprawdę ciężka. Amerykańska. Dobra, widać, że kupiliśmy nową, nie kupiliśmy używanej. Bo ma folijki. Tutaj to wszystko lata, syka. I tu pod spodem mamy pierwsze użycie. Ty, tak były kiedyś takie jajka, co się hodowało tam zwierzaczka. I pierwsze użycie to się właśnie taką tasiemkę wyciągało, nie? Tamagotchi. O, ty. Lol. Tu kręcisz i jedna kręci się w drugą, a druga w przeciwną. No pewnie w jednej tylko silniczek jest. No, tu są te kółka. No. Także tak wygląda nasza Rumba. Nie wygląda jakoś tandetnie. Nie, plastik nawet znacznie jakoś. Wygląda drogo. Dobra. O, widzisz, jak będziemy mieli Rumbę, będzie może i ona nam zrobi
i dzieciom takie schronienie z poduszek. Ona taka zajebista jest. Dzieci nie ma komu schronienia robić. Co do serwisu iRobota, to się bardzo fajnej rzeczy naczytałam, że bardzo pomagają. Można nawet zadzwonić na infolinię i poprosić o pomoc w doborze iRobota. To będzie pewnie ta ładowarka. Tu jest taka kartka jeszcze od nich. To jest to, gdzie on będzie wjeżdżał, będzie się ładował. Mm-hmm. A tutaj jest jeszcze... Kiedy... Blin. Pewnie tego w instrukcji brakuje. Może lepiej zostawić. O, instrukcja obstrukcji. Instrukcja obsługi. Oczywiście ja to jestem taka, zawsze sprawdzę, czy jest po polsku. Na pewno będzie po koreańsku, chińsku, rosyjsku, hiszpańsku. W wielu innych, dziwnych językach. Ty, tu nie ma. Bo wychodzą z założenia, że Polak od razu wie, o co chodzi. Nie ma, po rusku jest, no ale po polsku nie ma. Aha, czyli to jest nasza cała instrukcja, tak? Aha. To. Wystarczy. Pewnie wszystko będzie w aplikacji. A, poczekaj, może tu jest. Bo tu jest po polsku. Tutaj dostaliśmy coś takiego. Zarejestruj swojego robota na iRobot.pl i zyskaj 15% upustu na akcesoria. Podejrzewam, że ten upust to jest tylko na stronie producenta, ale jest wszystko droższe. No, bo ta, na równo. Na to samo wyjdzie. Ta rumba była 700 zł droższa chyba na stronie producenta, jak pamiętam. Są jeszcze takie fajne robociki. Jest instrukcja. Nie wiem z jakiej firmy, ale w kształcie głowy Darth Vadera lub Stormtroopera. Jakiej? No są takie, tylko nie pamiętam jakiej firmy. Tu jest, są instrukcje po polsku. To jest po polsku. Aha, czyli to już jest za mądre, żeby Polak sam wiedział. To chyba. Można sobie to. No dobra, nie ma chyba co więcej pokazywać. Urządzenie było na mrozie dosyć długi czas, więc musi swoje odstać przed pierwszym uruchomieniem, bo to się zazwyczaj źle kończy. A jak się namęczyłam, żeby ten iRobota w pracy odebrać. Bo ja tak kuriera nauczyliśmy, że zawsze paczki zostawia nam pod drzwiami. Jakby kurna chata zostawił tą paczkę pod drzwiami, a ona była zapakowana w tym kartonie. No to żółzenek by się na pewno nie powstrzymał. Chyba by się nie powstrzymał. No i było po sprawie, pozamiatane. No, to jest jeszcze ciekawe. Zaprojektowano Full SIA. Złożono. China. No to normalne, tak samo jak iPhone. No dobra, to my sobie spróbujemy go odpalić. Może jeszcze tutaj coś dogramy, ale chyba starczy 7 minut unboxingu i następny filmik z naszymi odczuciami, nie? Po paru miesiącach chyba. Zrób ten unboxing po mnie, odklejaj te powoli, jak to się nazywa, foliki. Jak mam oderwać już? Nie, będzie jeździł z foliami, będzie je ciągnął. No za tyle pieniędzy.